Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z etapu pierwszego Narodowego Programu Szczepień. W środę, 10 marca, nastąpiło otwarcie rejestracji na szczepienie dla pacjentów chorych przewlekle. Do tej grupy należą pacjenci onkologiczni, dializowani, po przeszczepach i mechanicznie wentylowani. Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli zaszczepić się w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane w szpitalach, w których są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranych przez siebie punktach. Szczepienia dla tej grupy ruszą 15 marca. W czwartek, 11 marca, ma zostać uruchomiona rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat. Jak zaznacza ministerstwo, będzie ona realizowana zgodnie z harmonogramem, ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób. Wprowadzony został harmonogram rejestracji. I tak 11 marca na szczepienie będą mogły zapisać się osoby w wieku 69 lat, 18 marca w wieku 67+, od 22 marca w wieku 65+, a od 25 marca seniorzy 70+. Sposobów na zarejestrowanie się na szczepienia jest kilka. Jednym z nich jest rejestracja online przez formularz zgłoszeniowy. Wszyscy uprawnieni do szczepień w grupie wiekowej powyżej 65 lat mogą zarejestrować się na szczepienie także poprzez infolinię 989, e-rejestrację lub wysyłając SMS-a o treści "Szczepimy się". SMS można wysłać pod numer 664 908 556 lub 880 333 333. Rejestracje prowadzą też punkty szczepień.